wielu z nas zna od lat. Dla przypomnienia chciałem powiedzieć, że Stefan Rike jest dyrektorem Muzeum Biblii i Stworzenia w Wuppertalu, że też jest czynnym archeologiem, również i wykładowcą Pisma Świętego w różnych miejscach na świecie. Tutaj na naszym terenie był kilkukrotnie. W 2013 roku była wystawa Biblii i przez tydzień tutaj w tej sali mieliśmy eksponaty, replikę prasy Gutenberga, były też oryginały Biblii obrazkowych, były papirusy, historia powstania Pisma Świętego na przestrzeni wieków, również to, w jaki sposób Żydzi kopiowali z pieczołowitością, nadzwyczajną dokładnością tekst, który tekst różniący się od siebie 1000 lat, jeśli chodzi o czas powstania, okazują się po prostu bezbłędne. Więc była tutaj ta wystawa Biblii, również i w późniejszym czasie był temat spełnionych proroctw odnośnie Jezusa Chrystusa. To było w kinie. W Grabowie nie tak dawno był temat być Kościołem, czy chodzić do Kościoła. Dzisiaj mamy temat związany z stworzeniem, czyli że w tym świecie, który nas otacza, widać rękę Stwórcy, rękę Boga, ponieważ to, co istnieje, jest tak złożone, tak harmonizuje ze sobą, jest tak bezbłędne, że nie może to być owocem czy skutkiem przypadku. Osoby zainteresowane chciałbym też zaprosić na jutro na ulicę Fabryczną 18 na godzinę 16, gdzie będzie też wykład na temat proroctw odnośnie Jezusa Chrystusa, które dopiero mają się spełnić. Cóż, oddajemy głos naszemu gościowi. Tematem naszego spotkania to jest właśnie zapytaj zwierząt. Diese Überschrift stammt aus einem Vers aus der Bibel. I tytuł ten połączony jest z jednym też wierszy z Biblii. Ich habe den Vers mal dort abgedruckt. Ja tutaj wydrukowałem ten wiersz. Jest to z Księgi Joba, 12 rozdział od 7 do 10 wiersza. Dwunasty rozdział Księgi Joba, od 7 do 10 wiersza. Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, i powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Es geht also heute um das Thema, gibt es einen Schöpfergott? Wielu twierdzi, że jest na świecie Bóg, którego możemy nazwać Bogiem Stwórcą. Dieser Vers ist eigentlich ganz klar. Ten wiersz ma bardzo jasną wypowiedź. Er sagt, wir sollen uns die Natur angucken. I wskazuje nam na to, że powinniśmy przyjrzeć się otaczającej naturze. Bekommt dann eine Antwort auf diese Frage. I wtedy otrzymamy odpowiedź na postawione pytanie. Das wollen wir jetzt tun. I my chcielibyśmy to teraz uczynić. Ich werde einige Tiere vorstellen. Chciałbym wam przedstawić
Chciałbym wam przedstawić kilka zwierząt. A przy tym wspomnieć o szczególnych cechach tych zwierząt. Zaczniemy od małego żuka. On ma szczególnego rodzaju nazwę. Można jego nazwę przetłumaczyć. Żuczek, który pije mgłę. Wie ist das möglich, Nebel zu trinken? Może ktoś zapyta, jak to jest możliwe, żeby pić mgłę? Warum trinkt er nicht einfach ganz normal Wasser? Dlaczego nie pije po prostu tak z wody na powierzchni? Nun, er lebt in einer Wüste, in der Namib-Wüste in Namibia. Ano, z tego powodu, że on żyje w pustyni Namibii. Tam na tej pustyni są takie lata, kilka lat, że w ogóle nie pada. Również też i piasek jest ekstremalnie gorący. Piasek rozgrzewa się w ciągu dnia do 85 stopni Celsjusza. I w takich warunkach żyje właśnie ten żuczek. Ten żuczek cały dzień spędza na bieganiu po piasku. Widzimy, że jest koloru takiego niebiesko-czarnego. I jak wiemy, tego rodzaju kolory powodują, że jego ciało bardzo szybko się nagrzewa w słońcu. Ale jeżeli on cały czas w ciągu dnia chodzi z prędkością 5 km na godzinę, a to jak na takie małe zwierzątko bardzo szybko, on przecina powietrze, to powoduje, że on w tej prędkości ochładza swoje zewnętrzne powłoki, a tym samym całe swoje ciało. To wszystko oznacza, że ten biedny żuczek musi w ciągu dnia chodzić, czy właściwie biegać 12 godzin. I żeby tego dokonać, to też potrzebuje również wody. Ale na tej pustyni nie ma wody. A więc on wieczorem wygrzebuje sobie zagłębienie. I całą noc on pozostaje zagrzebany w piasku pustyni. I tym samym też i jego ciało nie wychładza się całkowicie. Następnego poranku, zanim jeszcze wzejdzie słońce, on wygrzebuje się z tego dołka. I wychodzi na najwyższe miejsce tych wydm piaskowych. Macht dort einen Kopfanstand. I tam na samym szczycie staje na głowie. Dadurch kühlt sich sein Hinterteil ab. To powoduje, że ochładza się jego cały odwłok. Also dieses hintere Teil wird der kälteste Teil seines Körpers. Czyli najchłodniejszą częścią jego ciała to jest tylna część. Widzimy tutaj na tym przybliżeniu, jak wygląda struktura, szczególnego rodzaju struktura jego całego ciała. I całe jego ciało właśnie zaczyna powodować skondensowanie się wilgoci, jaka jest w tym porannym powietrzu. Das heißt, es bildet hier hinten einen Wasserfilm. Tutaj to nie jest widoczne, ale na tylnej części jego ciała zaczyna tworzyć się taki film wodny. So aufgrund dieser Noppen, a te wybrzuszenia wird dieser Film gezwungen, eine Kugel zu bilden. Powodują, że ta cienka warstwa wody zaczyna tworzyć w tym miejscu kuleczki wody. Das heißt, hier liegt richtig kugelförmiges Wasser.
I to oznacza, że na jego tylnej części ciała zaczyna się tworzyć kuleczka za kuleczką wody. Dieses Wasser läuft nun hier runter und über diese Rinne direkt ins Maul. I ta woda zaczyna spływać teraz z tylnej części ciała przez tą, nazwijmy, szyję, aż bezpośrednio do jego otworu gębowego. Auf diese Art und Weise trinkt er bis zu 20% seines Körpergewichts. I w ten szczególny sposób on jest w stanie napić się wody, i to w tak znacznej ilości, która wynosi około 20% wagi jego ciała. Also wenn jemand hier 100 kg wiegt, a więc jeżeli ktoś z nas waży 100 kg, macht er morgen früh einen Anstand, to musi rano zrobić stójkę na rękach. Bis 20 Liter Wasser an seinem Hintern kondensiert sind. Co spowoduje skondensowanie się wody na jego pozostałej części ciała, tej tylnej. Das läuft natürlich Richtung Mund, da wir einen Handstand machen, der Kopf ist unten. I ta woda zacznie oczywiście spływać w kierunku waszych ust, bo stoicie na rękach. Auf diese Weise kann man 20 Liter trinken. I w ten sposób możecie się napić 20 litrów wody. Dann wieder 12 Stunden umzulaufen. Tylko po to, żeby potem w ciągu dnia 12 godzin biegać po piasku pustyni. Tak to w przypadku tego żuczka funkcjonuje. Tutaj te następne wyjaśnienia są bardzo skomplikowane, ja chcę to przeskoczyć. Ale tu na dole, na tym zdjęciu widać powiększenie struktury jego pancerza. I to właśnie w ten sposób funkcjonuje. I naukowcy zaczęli też i to podpatrywać i zaczęli wytwarzać coś podobnego. Utworzyli tutaj właśnie taką powierzchnię z siateczki. Dabei nach Chile gegangen in die Atacama-Wüste. I pojechali do Chile, na pustynię Atacama. Und über ein solches Netz, was ungefähr 30 Meter lang ist. I zbudowali tego rodzaju siatkę o długości 30 metrów. Erzeugen sie jeden Tag 2000 Liter Wasser. I tym samym zaczęli pozyskiwać każdego dnia 2000 litrów wody. Abgeguckt aus der Natur. Podpatrzyli to po prostu z natury. Ein anderer schrieb, made in heaven, gemacht im Himmel. Ktoś podpowiedział, że coś takiego jak właśnie ten żuczek zostało zrobione w niebie. Man kriegt einen kleinen Eindruck davon, wie genial die Schöpfung ist. I tym samym można troszeczkę się tylko dowiedzieć o tym, jak genialnym jest całe stworzenie. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, dass er Gott als den großen Planer hinter der ganzen Natur sieht. Pewien naukowiec powiedział, że od wielu lat wierzę w to, że Bóg jest wielkim wykonawcą i twórcą całej natury. Aber er ergänzt noch, ich habe mein Leben Christus als meinem persönlichen Retter übergeben. Ale uzupełnia to jeszcze, a życie moje ja oddałem Chrystusowi, temu, który jest dla mnie moim osobistym Zbawicielem. Das heißt, dieser Mann hat verstanden, dass Jesus Christus nicht nur ein großer Schöpfer ist. Ten człowiek zrozumiał, że Jezus Chrystus nie jest tylko wspaniałym, genialnym stwórcą, sondern eben auch ein Retter. Ale również też i jego Zbawicielem. Der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Kimś, kto za niego właśnie na krzyżu Golgoty zmarł. Wir können den Schöpfer und den Retter nicht voneinander trennen. I nie możemy tego jedno od drugiego oddzielić, Stwórcy i Zbawiciela. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Bo jest to Jezus Chrystus, Syn Boży. Der so etwas Geniales erschaffen hat. Który właśnie coś takiego genialnego stworzył. I zmienimy teraz ten temat. Widzimy tu na tym zdjęciu dwa ptaki, które bawią się jeden z drugim z dziobami. Zwei tukas aus Costa Rica.
Dwa tukany z Kostaryki. Das Kennzeichen der Vögel ist natürlich, dass sie fliegen. Cechą charakterystyczną ptaków jest to, że one latają. Das weiß sicherlich jeder. Z pewnością każdy o tym wie. Aber ganz so einfach ist das nicht mit den Fliegen. Ale całkiem prostą sprawą to nie jest ta rzecz latania. Chciałbym tylko pokazać jedno z genialnych rozwiązań. Widzimy tutaj ptaka, który ma takie szczególne żółte pióra na głowie. Was man leider jetzt hier nicht sieht, ist, dass hier hinten eine Schlange sitzt. Tutaj na tym zdjęciu niestety tego nie widać, ale on tutaj z tyłu ma głowę węża. Er macht sich so groß als Abwehrhaltung. I ten ptak tutaj zapierzył swoje pióra po to, aby postawić się w takiej pozycji bojowej w stosunku do tego węża. Wir sehen schon das Kennzeichen, er kann seine Flügel aufrichten. I jedną z cech charakterystycznych ptaków to jest to, że właśnie one potrafią rozpościerać swoje skrzydła szeroko. Albo tak jak tutaj widzimy w przypadku tego ptaka nazywanym szyją węża. Man sieht, die Flügel sitzen hier oben. Widzimy te skrzydła tutaj u góry. A wszystkie mięśnie poruszające skrzydłami znajdują się przy ciele tego ptaka. I teraz on musi poruszać tymi skrzydłami. Więc wiemy, że porusza skrzydłami do góry i na dół. Ale jeśli muskulatura hier unten sitzt, ale jeśli te mięśnie tylko są tutaj przy ciele tego ptaka, to w zasadzie można by było powiedzieć, że te skrzydła może tylko pociągnąć na dół. No i tak jak widać na tym przekroju, jeśli mięśnie się zaczną kurczyć, to pociągną te skrzydła na dół. A więc ten ptak potrzebuje jeszcze jakiś zespół mięśni, które pociągną skrzydła do góry. Ale to by spowodowało, że on wtedy miałby dwa punkty ciężkości. I to by powodowało, że nie mógłby latać. I dlatego cały zespół mięśniowy tego ptaka jest właśnie na dole. Ale jak ja mogę teraz poruszyć skrzydłami do góry, jeżeli ja będę ciągnął mięśniami na dół? I Stwórca to genialnie rozwiązał. Widzimy to w przypadku tego powiększenia. Tutaj ten mięsień przenosi swoją siłę w formie właśnie takiego kąta prostego do góry. I to jest jasne, jeżeli tym prawym mięśniem pociągnie w dół, to skrzydło pójdzie w dół. A więc teraz staje się to dla nas jasne, gdy poruszy mięśniem po lewej stronie, to będzie w stanie poruszyć tymi skrzydłami do góry. W technice byśmy tu zastosowali zblocze. I to zostało po prostu genialnie rozwiązane. A więc jak może ktoś powiedzieć, że coś takiego powstało tylko przez przypadek? Taki człowiek, który twierdzi, że skrzydło mogło powstać przez przypadek, taki człowiek musi również też i potrafić wyjaśnić, jak może powstać pióro tego skrzydła przez przypadek.
Tu też widzimy jednego ze szczególnych ptaków. Er hat einen Schnabel wie einen riesigen Suppenlöffel. Tutaj widzimy, że jego dziób jest podobny do bardzo dużej łyżki, warzywki. Sieht schon etwas seltsam aus. Wygląda no tak dziwacznie. Vielleicht auch nicht so optimal, immer damit rumzufliegen. Może nie jest to zbyt optymalne, aby z tego rodzaju dziobem latać. Aber dieser Schnabel ist ein High-Tech-Apparat. Ale ten dziób właśnie jest aparatem najwyższej techniki. Hier sehen wir, wie er seinen Schnabel einsetzt. I tu widzimy właśnie przykład, jak on zaczyna teraz korzystać ze swojego dzioba. Dieser Schnabel ist voller Sensoren. Bo ten dziób ma bardzo dużo sensorów, czyli takich miejsc czuj. Er taucht in einige Zentimeter ins Wasser. Ptak zanurza dziób kilka centymetrów do wody. Öffnet ihn ein paar Millimeter. Otwiera dziób na kilka milimetrów. Seine Sensoren fühlen, ob sich ein Kleinsttier 10 cm unten im Boden bewegt. I sensory umieszczone w jego dziobie informują go o tym, czy w tym miejscu 10 cm pod powierzchnią wody znajduje się jakiekolwiek pożywienie mięsne. Er würde also theoretisch merken, wenn eine Ameise da unten rumlaufen würde. Czyli można powiedzieć, że on zauważy to, gdyby pod wodą nawet przechodziła 10 cm pod jego dziobem mrówka. Oczywiście to nie jest możliwe, bo mrówki nie żyją we wodzie, a tym bardziej pod wodą, ale chcę to pokazać, że tak właśnie czułym przyrządem są czułki w jego dziobie. I ten ptak z tego powodu nie potrzebuje szczególnego wzroku. Bo tak poza tym to oko jest cechą charakterystyczną wszystkich ptaków. Sehr häufig bei diesem Reiher sitzen die Augen außen an den Seiten. Bardzo często widzimy oczy ptaków, które są z boku głowy umieszczone, tak jak w tym przypadku. Das heißt, man hat einen Blick in alle Richtungen gleichzeitig. A to oznacza, że ten ptak ma możliwość obserwowania otoczenia praktycznie dookoła swojej głowy, we wszystkich kierunkach. Wir können das nicht, bei uns sitzen die Augen vorne. My tak nie potrafimy, dlatego że nasze oczy są umieszczone z przodu naszej głowy. Deswegen kann er völlig entspannt dort stehen, wenn er das Krokodil schwimmt. Dlatego on może całkowicie spokojnie sobie stać, nawet gdy w niedalekiej odległości płynie krokodyl od niego. On zarówno widzi tego krokodyla, jak też i wszystkie rzeczy, które dzieją się z boku jego głowy. To jest właśnie szczególny rodzaj umieszczenia oczu u ptaków. Ale również są też i te takie ptaki, które są nazywane drapieżnymi. Jak na przykład ten orzeł z północnej Kanady. Można by powiedzieć, że groźnie patrzy. Tak to się wydaje ludziom, że takie ptaki drapieżne zawsze tak spoglądają. Ale te ptaki nigdy nie są ptakami patrzącymi groźnie na otoczenie. Tu w przypadku tego ptaka oko jest całkowicie inaczej zbudowane. To oko wyposażone jest w soczewkę, którą można porównać do lornetki. Dlatego ten ptak jest w stanie zauważyć małą myszkę z wysokości 1 kilometra nad ziemią. On ma znacznie więcej komórek światłoczułych niż my mamy w oczach. A więc jego oko jest znacznie bardziej czułe na światło. Deswegen hat er hier oben einige Federn,
Dlatego też i nad swoimi oczami on ma umieszczone specjalnego rodzaju takie włoski. Diese Federn dienen als Sonnenschutz. I te włoski albo piórka takie malutkie służą mi jako ochrona przed słońcem. Wie so ein Sonnenschutz beim Auto, was man runterklappen kann. Dokładnie tak samo jak my opuszczamy klapkę przeciwsłoneczną w naszym samochodzie, gdy jedziemy naprzeciwko słońca. I to właśnie z tego powodu wydaje się ludziom, że ten ptak srogo patrzy. Nie, on tylko po prostu chroni swoje oczy przed słońcem. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Augen tatsächlich vorne sitzen, wie bei uns. A trzecia możliwość u ptaków to jest umieszczenie oczu z przodu głowy, tak jak w przypadku ludzi. Das ist der Grund, warum diese Vögel den Kopf fast um 360 Grad drehen können. I taka jest też i przyczyna tego, że te ptaki, czyli wszystkie te, tego rodzaju sowy, puszczyki, potrafią obrócić swoją głowę prawie o 360 stopni. Das heißt, um nach hier zu gucken, muss seinen Kopf nicht in die Richtung bewegen. A więc, aby spojrzeć w lewo, to on nie musi w lewo skręcić swoją głową. Er könnte das. Naturalnie, on by mógł. Aber er kann ihn auch so umdrehen. Ale może też i obkręcić głową w drugą stronę. W prawą stronę. Co w przypadku człowieka byłoby całkowicie niemożliwe. Das heißt, hier kriegen wir den Rundumblick durch die Beweglichkeit im Hals. A więc tutaj ten ptak ma możliwość widzenia wszystkiego 360 stopni wokoło głowy przez to, że może tą głową kręcić też 360 stopni. Ein anderes Tier, dessen Kopf fast nur aus Augen besteht, ist die Libelle. Całkiem innym zwierzęciem, którego głowa składa się praktycznie tylko z oczu, to jest ważka. Das ist der Kopf. To jest głowa. Das sind die beiden Augen. A na tej głowie takie dwoje ogromnych oczu. Die Libelle hat ganz andere Augen als hier. I te ważki mają całkowicie inaczej zbudowane oczy niż my. Sie hat Facettenaugen. To jest oko składające się z takich cząsteczek. Jedes Auge besteht aus ganz vielen Linsen. I każde oko składa się z tysięcy poszczególnych soczewek. Bei uns besteht jedes Auge aus einer einzigen Linse. U nas każde oko składa się tylko z jednej soczewki. Die Stubenfliege hat pro Auge 3000 von solcher Linsen. I te zwierzęta, na przykład muchy, mają oko składające się z 3000 soczewek. Die Libelle kommt auf 23.000 Linsen pro Auge. A ważka ma oko składające się z 32.000 soczewek. Das ist unvorstellbar. Jest to dla nas niewyobrażalne. Wer einen Fotoapparat hat. Bo każdy, kto ma aparat fotograficzny, to ten dokładnie też wie, jak się bardziej tym interesuje, że gdy przysłonę otworzę bardzo mocno, to znaczy odwrotnie, gdy przysłonę ustawię na wysoką liczbę, to wlot do wnętrza aparatu staje się bardzo, bardzo malutki. Dann ist das Foto scharf, alles was nah und alles was weit ist gleichzeitig. I zrobione w ten sposób zdjęcie wychodzi ostre, zarówno wszystkie przedmioty blisko aparatu, jak i wszystkie w nieskończoności. Das heißt, mit den Augen kann man gleichzeitig nah und weit gucken. Wir können das nicht. I to powoduje, że właśnie te zwierzęta potrafią swoimi oczami patrzeć zarówno ostro na bliską odległość, jak też i widzą ostry obraz w daleko, w nieskończoności, czego my nie potrafimy. I kto się interesuje fotografią, to też dobrze wie o tym, że potrzebujemy dla dobrego zdjęcia dużo światła. I dlatego też i te oczy tych zwierząt mają tak dużo tych soczewek. Die sind physikalisch und elektronisch verschaltet.
I one wszystkie razem ze sobą są fizycznie, elektronicznie ze sobą połączone. I to powoduje, że ilość światła wpadająca do tego oka znacznie się powiększa. Jak gdyby dodaje się z każdej soczewki. Po prostu jest to genialne. I jeżeli ktoś twierdzi, że coś takiego powstało przez przypadek, to wiemy też, że wszystkie skamieniałości, jakie my znajdujemy na Ziemi, dowodzą też i innej rzeczy. I teraz króciutko przenieśmy się w podróż do środkowych Chin. I tam w Chinach znajduje się bardzo, bardzo interesujący kamieniołom. W którym można znaleźć te najstarsze skamieniałości, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek na całej Ziemi znajdowano. Ostatni kawałek drogi do tego kamieniołomu pokonuje się za pomocą rzeki. I gdy już komuś się w końcu uda, to dochodzi, czy dotrze do tego kamieniołomu. I można wyraźnie zobaczyć wszystkie warstwy układania się z warstw ziemne czy skał, jakie tutaj są jedna na drugą ułożone. I w tych ścianach, w tych skałach znajdujemy bardzo dużo skamieniałości. Dokładnie takie, jak tutaj na tym zdjęciu widać. To zwierzę ma dziwną nazwę, tak jak tu jest napisane, Anomalocaris. Ale pomimo tego, że jest dziwna nazwa, to proszę to dobrze zapamiętać. Dlatego, że właśnie znaleźliśmy z tego zwierzaka oczy jego. Jak to zwierzę wyglądało, to przypuszczalnie jest to teraz zobrazowane na tym zdjęciu. Jeszcze raz podkreślam, jest to jedno z najstarszych zwierząt, jakie kiedykolwiek na tej ziemi żyły. Bardzo dawno temu już wszystko wymarło. Widzimy tu dwoje oczu tego zwierzęcia. A tu oglądamy te oczy jako skamieniałości. Naturalnie widzimy tutaj, że te oczy zostały po prostu rozgniecione na płasko. Ale bardzo dobrze można zauważyć na górnym zdjęciu tą formę tego oka. I widać bardzo wyraźnie na tej skamieniałości poszczególne soczewki, tak jak tutaj na dole po prawej stronie zostało to powiększone. I naukowcy policzyli poszczególne soczewki tego zwierzęcia, oka tego zwierzęcia. I stwierdzili, że mniej więcej 17 tysięcy soczewek na jedno oko. Das heißt, in der ältesten abgelagerten Schicht, bei dem ältesten Fossil auf dieser Erde, finden wir die zweitbestsehendsten Augen. I to oznacza, że w tej najstarszej znalezionej skamieniałości zwierzęcia najstarszego, najdawniej żyjącego na Ziemi znajdujemy oczy, które można nazwać są drugimi pod względem jakości na tej Ziemi. Czegoś takiego nie da się wyjaśnić za pomocą ewolucji. Tylko i wyłącznie wierząc w Boga Stwórcę, który to wszystko uczynił. Pierwsze miejsce to oczywiście oczy tej ważki.
Pewien biolog, który popiera ewolucję, powiedział kiedyś: my nie potrzebujemy matematyków albo fizyków, albo nie musimy być matematykami albo fizykami, aby to wyliczyć. I trwałoby to na całą wieczność, gdybyśmy chcieli. Gdybyśmy chcieli to wyjaśnić, jak takie oko albo cząsteczka hemoglobiny mogłaby powstać przez czysty przypadek. A więc w zasadzie jest to rzeczą niemożliwą, aby coś takiego powstało przez przypadek. A pomimo tego wielu jest takich, którzy w to wierzą. Dlatego, że nie chcą uwierzyć w Biblię, w Słowo Boże. I teraz musimy sobie wyjaśnić, skąd tego rodzaju pióra pochodzą. Następne zdjęcie pokazuje nam tutaj różnicę pomiędzy łuskami, a po prawej stronie piórami. Kein Wissenschaftler weiß, wie die Umwandlung von hier nach dort geschehen soll. Żaden naukowiec, który podpiera ewolucję, nie jest w stanie tego wyjaśnić, w jaki sposób może być przekształcona łuska zwierzęcia w pióro ptaka. Es ist viel leichter zu glauben, dass Gott sowohl die Schuppe als auch die Feder gemacht hat. Jakże to jest proste, że po prostu o wiele łatwiej jest uwierzyć w to, że istnieje taki Bóg, który stworzył zarówno łuskę, jak również też i to pióro. So heißt es im ersten Buch Mose in Kapitel 1, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. I tak możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 31 wierszu, i Bóg obejrzał wszystko, co uczynił, a oto wszystko było bardzo dobre. Ale naturalnie również też jest usprawiedliwione takie pytanie. W zasadzie to dlaczego jest na tym świecie śmierć? Bo tu widzimy właśnie ptaka ze swoim łupem, rybką w dziobie. Albo tutaj podobne zdjęcie. Albo na przykład foka, która jest pożerana przez tego białego niedźwiedzia. I teraz może powstać pytanie, skąd to wszystko teraz na tym świecie, skoro Bóg stwierdził, że wszystko było bardzo dobre. Bevor ich noch zwei Beispiele bringe, müssen wir deswegen verstehen, was der Unterschied ist zwischen Schöpfung und Evolution. Zanim przytoczę następne przykłady, to musimy najpierw zająć się tą sprawą, jaka jest różnica pomiędzy stworzeniem a ewolucją. Evolution geht davon aus, dass alles durch Zufall entstanden ist. Ewolucja zakłada, że wszystko powstało z przypadku. Zuerst das Universum. Najpierw powstał cały kosmos, czyli wszechświat. Dann die erste lebende Zelle. Potem pierwsza komórka żywa. Und dann hat sich das Leben immer weiterentwickelt bis zum heutigen Menschen. A potem życie dalej się rozwijało aż do tego stanu, jaki dzisiaj oglądamy, do dzisiejszych ludzi. Die Bibel sagt, dass Gott alles innerhalb von kurzer Zeit erschaffen hat. Ale Biblia nam pokazuje, że Bóg stworzył wszystko w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Also die Evolution, also ich fange jetzt mal hiermit an. Die Evolution geht davon aus, es gab zuerst primitive Lebensformen. A więc ewolucja zakłada, że najpierw istniały prymitywne formy życia, die haben sich dann im Laufe der Zeit immer höher entwickelt, które w przeciągu upływającego czasu rozwijały się do coraz to wyższych istot. Was dazu nötig ist, ist der Tod.
Ale do tego jest potrzebna śmierć. Damit nicht so hoch entwickelte Lebewesen Platz machen für die höher entwickelte. Po to, aby niezbyt wysoko rozwinięte istoty żywe dawały miejsce następnym istotom, które rzekomo rozwijają się wyżej. Das heißt, der Tod ist nötig für Evolution. A więc to pokazuje, że śmierć jest rzeczą konieczną dla wszystkich, którzy twierdzą, że istnieje ewolucja. Nach der Bibel ist das ganz anders. Ale jeśli chodzi o Biblię, to sprawa wygląda całkowicie inaczej. Da gab es zuerst eine perfekte Schöpfung. Na samym początku było perfekcyjne stworzenie na świecie. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Ale wiemy o tym, że potem wkroczył na świat grzech. Vielleicht kennt jeder die Geschichte hier von Adam und Eva. Z pewnością każdy z was zna historię Adama i Ewy. Die auf die Stimme des Teufels reingefallen sind und von der Frucht des Baumes aßen, was sie nicht sollten. Którzy wpadli w pułapkę diabła i posłuchali jego kłamstwa i zjedli z tego owocu drzewa poznania dobra i zła, co było im zabronione. Die Folge war, dass die Schöpfung verdorben war. Następstwem tego było to, że natychmiast całe stworzenie zostało zepsute. Dass Krankheit, Not, Tod in die Welt kam. I na ten świat wkroczyły biedy, choroby i śmierć. Das hat also gar nichts mit der Schöpfung hier zu tun. A więc śmierć absolutnie nie jest związana ze stworzeniem. To jest eine Folge des Sündenfalls des Menschen. Ale jest ona następstwem upadku człowieka w grzech. Das heißt, mit der Bibel können wir sehr gut verstehen, warum die Welt so ist, wie sie heute ist. I teraz czytając Biblię możemy to bardzo dobrze zrozumieć, dlaczego dzisiejszy świat wygląda tak, jak my go dzisiaj oglądamy. Gott hat alles wunderbar erschaffen. Bóg przecież wszystko cudownie stworzył. Aber der Mensch hat in seiner Verantwortung versagt. Ale człowiek pod względem swojej odpowiedzialności całkowicie zawiódł. Die Sünde kam in die Welt. I grzech przyszedł na ten świat. Der Mensch war getrennt von Gott. Człowiek został natychmiast oddzielony od Boga. Der Tod herrscht bis heute. I śmierć panuje nad człowiekiem aż do dzisiaj. Gott hat das auch gesehen. Bóg również też to widzi. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Widział i widzi i dlatego zesłał swojego Syna na ten świat. Sein Sohn ist am Kreuz gestorben. I jego Syn zmarł na krzyżu Golgoty. Jeder, der jetzt mit seiner Sünde schon zu Gott kommt. I teraz każdy człowiek, który z winą swoich wszystkich grzechów przychodzi do Boga, bekommt Vergebung seiner Sünden geschenkt. W imieniu Pana Jezusa otrzymuje przebaczenie wszystkich swoich grzechów za darmo. A dodatkowo Bóg jeszcze mu daje w podarunku życie wieczne. To wcale nie oznacza, że człowiek zaczyna żyć wiecznie na tej ziemi. Ale to oznacza, że Bóg na całą wieczność będzie razem z Bogiem. Warum wir die Not und den Tod und die Krankheiten, das alles heutzutage haben. I to oznacza, że bardzo dobrze potrafimy na podstawie Biblii wyjaśnić, dlaczego w dzisiejszym świecie panuje choroba i śmierć. Das heißt, nach der Evolution gab es eine Urzelle, daraus hat sich alles entwickelt. Według ewolucji była jedna żywa na początku komórka, z której wszystko się następnie rozwinęło. Nach der Bibel hat Gott verschiedene Schöpfungsfamilien gemacht. A w Biblii czytamy, że Bóg stworzył wszystkie rodzaje rodzin stworzenia na tej ziemi. Es gibt also nicht eine gemeinsame Zelle, aber einen gemeinsamen Schöpfer. A więc nie ma tutaj jednej wspólnej komórki żywej, tylko mamy wszyscy wspólnego Boga Stworzyciela. Ich glaube, dass das Letztere hier das Richtige ist. I ja wierzę w to gorąco, że to, co teraz powiedziałem, jest tą właściwą prawdą. Wir kommen noch zu zwei Beispielen zum Schluss. Wir kommen noch zu zwei Beispielen zum Schluss. Jeszcze możemy przejść na koniec do dwóch przykładów. Einmal die Eisbären. Najpierw wymienimy teraz sprawy dotyczące białego niedźwiedzia. Hier ein Warnschild von Spitzbergen. Tu widzimy zdjęcie znaku, który można spotkać na Spitzbergenie. Aber findet sie auch in Kanada.
Te znaki również znajdują się w Kanadzie. To są gewaltige Tiere. Są to naprawdę potężne zwierzęta. Hier ist ein kleiner Fußabdruck. Tutaj widzimy odcisk łapy niedźwiedzia. Wahrscheinlich so Schuhgröße 62. Prawdopodobnie wielkość buta 62. Er ist sehr frisch. To jest bardzo świeży odcisk. Man muss sehr vorsichtig sein. A więc w tych rejonach musi człowiek być naprawdę ostrożny. Manchmal stehen sie urplötzlich vor einem. Dlatego, że w tym rejonie wielokrotnie się zdarzało, że człowiek nagle stawał oko w oko z niedźwiedziem. Wie in Kanada. Tak jak tu na przykład w Kanadzie. Dieser Eisbär plötzlich 30 Meter vor uns stand. Gdy nagle ten niedźwiedź pojawił się przed nami w odległości tylko 30 metrów. Aber unser Auto war ein Meter hinter uns. Aber unser Auto war ein Meter hinter uns. Unser Auto, ja, zu fahren. War ein Meter hinter uns, stand hinter uns das Auto. Da war ich gar nicht mehr zu Fuß. Myśmy na całe nieszczęście wyszli ze swojego auta i byliśmy kilka kroków przed samochodem. Sodass wir dieses Auto zurückgehen konnten. Także mogliśmy szybciutko schronić się w naszym samochodzie. Gegen einen solchen Eisbären hat man keine Chance. Bo gdybyśmy mieli konkurować z tym niedźwiedziem, to nie mielibyśmy żaden z nas najmniejszej szansy na przeżycie. Te niedźwiedzie potrafią się perfekcyjnie wspinać po skałach. Das bei einer Körperlänge von 3,40 m und einem Gewicht von 800 kg. Około 3,40 m długość ciała tego zwierzęcia, a waga do 850 kg. Man sieht hier Eisbären, wie sie einen Wal fressen. Widzimy tutaj niedźwiedzie, które pożerają wieloryba. Mit ihren Zähnen reißen sie ein Stück des Wirbels raus. Swoimi zębami wyrywają z jego boku kawałki żeber. Das Geniale an dem Eisbären ist sein Fell. A genialną rzeczą w przypadku tych białych niedźwiedzi jest to, jaką oni posiadają właśnie sierść, tak? Sierść na swojej skórze. Die Eisbären sind eigentlich schwarz. Bo wszystkie niedźwiedzie, białe niedźwiedzie tak zwane, one są w zasadzie czarne. A mit schwarz kann man sich schlecht im Eis tarnen. Ale będąc, mając czarną skórę, a haut ist schwarz. Ja, die Haut ist schwarz. Czyli skóra jest czarna. Mając czarną skórę, no trudno jest się ukryć w śniegu czy lodzie. Er sieht nur weiß aus wegen seines Fells. I ten niedźwiedź tylko dlatego wygląda biało, bo sierść jego skóry jest biała. Aber das ist das Geniale. Ale to, co tutaj jest genialnego w tej sierści, to to, die Haare sind hohl, że wszystkie włosy jego sierści są w środku puste. Der Lichtstrahl geht hier durch und wärmt die schwarze Haut auf. I promienie słoneczne przechodzą przez te puste rurki jego sierści, jak przez światłowód, i rozgrzewają czarną skórę tego zwierzęcia. Dadurch wärmt sich der ganze Eisbär auf. I tym samym również rozgrzewa się całe ciało tego zwierzęcia. Und weil hier zwischen Luft eingelagert ist. A pomiędzy tą sierścią oczywiście też jest powietrze. I to powietrze ochrania, izoluje zwierzę i nie pozwala powrotowi tego ciepła słonecznego z powrotem do atmosfery zimnej. Jest to naprawdę zasada genialna. Hier sieht man ein Wärmebild von mir aus einer Kuh aus Polen. Tutaj widzimy obraz termowizyjny. Niech będzie to krowa z Polski. Sie steht bei 0 Grad auf der Weide. Ta krowa stoi w temperaturze 0 stopni na łące czy na trawie. Man sieht, wie viel Wärme sie abstrahlt. I można na tym zdjęciu zobaczyć,
jaką temperaturę ma jej ciało w różnych punktach. 24 grad bei dem blauen. W przypadku tego niebieskiego koloru to jest 20 stopni. Hier sogar 30 grad. W przypadku tych żółtych, brązowych to jest nawet 30 stopni. Das heißt, nach 4 Tagen wird die Kuh fast erfroren. I to oznacza, że gdyby tak 4 dni stała, to prawdopodobnie by zamarzła. Jetzt habe ich das Foto von einem Eisbären gemacht. A ja zrobiłem takie same zdjęcie tego niedźwiedzia polarnego. Bei minus 32 Grad. Przy temperaturze minus 32 stopnie. Und man sieht, dass der Eisbär keine Wärme abgibt. Widać wyraźnie, że ten niedźwiedź polarny nie oddaje w ogóle ciepła. Hier ist die Temperatur der Umgebung. Tu na obrzeżach widzimy temperaturę otoczenia. Und man sieht, das Eis der Fels nahezu genauso kalt. I widzimy, że ta sierść tego zwierzęcia jest prawie że tej samej temperatury jak powietrze otaczające. Ein klein wenig Wärme gibt er für die Augen und die Nase. Troszeczkę ciepła wydzielają oczy i nos. Das heißt, die Wärmeisolierung funktioniert perfekt. I to wszystko pokazuje, te zdjęcie udowadnia, że izolacja cieplna przez sierść tego zwierzęcia jest perfekcyjna. Etwas wirklich geniales. Jest to rzeczywiście genialne. Vielleicht noch etwas lustiges. A teraz powiem coś śmiesznego. Hier oben gibt es eine Stadt, die heißt Churchill in North Canada. To widzimy teren Kanady i na północy Kanady jest miasto Churchill. Das ist die einzige Stadt auf der Welt, wo es ein Gefängnis gibt. Jest to jedyne miasto na tym świecie, w którym jest więzienie. Und zwar ein Gefängnis für Eisbären. A mianowicie więzienie dla polarnych niedźwiedzi. Wenn diese Eisbären zu nahe zu dieser Stadt kommen, bo gdyby te białe niedźwiedzie zbyt blisko podchodziły do tego miasta, die lassen sich nicht vertreiben. I w żaden sposób nie dają się odpędzić, to są wtrącane na miesiąc czasu do więzienia. To jest właśnie pułapka na białe niedźwiedzie. Za pomocą tej pułapki zwabia się tego zwierzaka do środka i łapie. I przetrzymuje się te zwierzaki przez 30 dni, dając im tylko chleb i wodę. I z tego powodu są te polarne niedźwiedzie naprawdę dziko wściekłe. I zapamiętują to sobie, że miasto Churchill to jest złe miejsce na tej ziemi. Tam nie ma nic do żarcia. Przeciwnie, tam jest więzienie. Na 30 Tagen ist das Gefängnis. Tu jest właśnie to więzienie. Na 30 Tagen holt man sie raus. Po 30 dniach wypuszcza się je. Sie werden narkotisiert. One są uśpione. Und zwar ist das hier eine Eisbärenmutter mit zwei Jungen. A tu na tej taczce widzimy matkę z dwojgiem młodych. I wtedy używa się do tego helikopterów. Podwiesza się pod helikopterem. 40 km od miasta się ich wypuszcza. Widzicie, jak tu wiszą? I one mają tak wspaniałą pamięć co do swojego żarcia. So dass sie wissen, Churchill ist Mist, da gibt's nichts. I natychmiast to nauczą się każdy z osobna, że Churchill, czyli to miasto, to nic nie warte miejsce, tam nie ma nic do jedzenia. Und in 98% der Fälle kommen die nicht mehr zurück. I zostało to już sprawdzone w przypadku 85/100 niedźwiedzi. Nie wracają z powrotem do Churchill. Also schon eine gute Idee. A więc wpadli ludzie na dobry pomysł. Wir wechseln noch einmal kurz. Ach, hier sieht man noch einen Eisbären mit Baby. A tu widzimy niedźwiedzicę ze swoim maleńkim. Zwei Baby, nicht gerade mal 600 Gramm.
I takie niemowlę tego niedźwiedzia, gdy przychodzi na świat, ma tylko 600 gramów. Und daraus entwickelt sich später ein Tier bis 800 Kilogramm Lebendgewicht. A z takiego małego, małego niedźwiadka rozwija się przez całe życie zwierzę, które ma później ponad 800 kg. Kommen zum letzten Beispiel. I teraz przejdźmy do ostatniego przykładu. Eine fantastische Spinne. Teraz będę opowiadał o fantastycznym pająku. Eine Tarantula aus Costa Rica. Tarantula z Kostaryki. Ungefähr so groß wie ein Suppenteller. Mniej więcej wielkość talerza na zupę. Aber noch nicht so giftig. Ale wcale nie jest taka jadowita. Hier sehen wir eine Ratnetzspinne. Tutaj widzimy innego pajączka, który tworzy swoje sieci w formie takiego okręgu. Die spinnt ein Netz wie eine Kugel. A właściwie to tworzy z tej sieci swojej kule. Manchmal findet man darin kleine Fledermäuse. Unvorstellbar. Fledermäuse. Was ist Fledermaus? Okay. Ja. I rzecz niewyobrażalna, w środku takiej sieci znaleźli ludzie również i nietoperze. So stabil ist das Netz. Czyli tak mocno zbudowana jest ta sieć. Hier sehen wir eine Bola-Spinne. Tu widzimy pająka o nazwie Bola. Die ist noch genialer. Ten pajączek jest jeszcze bardziej genialny. Die spinnt kein Netz. Ten pajączek w ogóle nie tka sieci. Sondern hat hier einen Faden. Tylko ma po prostu jedną niteczkę. Und da eine Klebekugel. A na końcu tej niteczki kuleczkę z klejem. Diese Klebekugel schleudert die so um sich herum, wie so eine Bola-Kugel. I tą kuleczką tej, tego kleju kręci wokoło swojej głowy i w ten sposób łowi. Und damit fängt die Motte. W ten sposób łowi mole. Aber keine Motte ist so dumm und fliegt da freiwillig hin. Ale żaden mól nie jest taki głupi, żeby dobrowolnie latać nad głową tego pająka. Darum stellt sie einen Duftstoff her. I ten pająk właśnie w tym celu, aby złowić, zwabić te mole, wytwarza feromon, który jest swego rodzaju zapachem przyciągającym. Genau das gleiche Pheromon, das auch das Mottenweibchen herstellt. I taki sam feromon wytwarza też i żeński pająk. Das Mottenmännchen freut sich. I ten męski pająk cieszy się z tego. Da sitzt ein Mottenweibchen, nichts wie hin. I od razu stwierdza, o, w pobliżu jest przyszła żona. Leider sitzt da die Bola-Spinne. Ale niestety w pobliżu właśnie znajduje się ten pająk o tej nazwie Bola. Und das Mottenmännchen kriegt die Klebekugel ab und wird gefangen und gefressen. I jeżeli jakiś nieostrożny pająk innego gatunku akurat zbawi się tym zapachem feromonu, przyklei się do tej kulki, nie ma szansy na ujście, tylko jest zjedzony. Im Amazonas, wo ich das fotografiert habe, gibt es drei verschiedene Mottenarten. A w Amazonii, tam gdzie ja te zdjęcia tu zrobiłem, są trzy rodzaje właśnie takich moli. Die zu unterschiedlichen Nachtzeiten aktiv sind. Które są aktywne w trzech różnych fazach nocy, albo czasach nocy. Unsere Spinne weiß das wohl. I nasz pajączek doskonale o tym wie. Denn sie stellt zu jeder Zeit genau den richtigen Duftstoff her. I on dla różnorodnych właśnie tych moli wytwarza różnorodne zapachy, żeby każdy mól się zbliżył i złapał. I z tego widzimy również, jak genialne jest całe stworzenie. Hier sehen wir eine Seidennetzspinne. Tu widzimy, jak pracuje pająk, który tworzy sieci
podobne do jedwabiu. Sie spielt den stabilsten Faden, den es überhaupt gibt. Ten pająk wytwarza najbardziej stabilną niteczkę, jaka w ogóle istnieje na Ziemi. In einem solchen Netz bleibt sogar ein kleiner Vogel hängen. W takiej sieci nawet złapie się mały ptak i nie wyzwoli się. Vielleicht noch ganz kurz zwei Bilder dazu. Jeszcze króciutko dwa zdjęcia. Das ist eine mikroskopische Aufnahme eines menschlichen Haares. Po środku widzimy tutaj ten gruby pień, to jest to mikroskopijne ujęcie włosa ludzkiego. Das von dem Haltefaden des Spinnennetzes. A na poprzek położony jest właśnie położona nić tego pająka. Mit einem Trick können wir da hineingucken. In den Faden hineingucken. Stosując specjalnego rodzaju triki, można spojrzeć do wnętrza tej nici tego pająka. Wir sehen den Unterschied. I zaraz natychmiast zauważymy różnicę. Das menschliche Haar ist innen drin leer, hohl. Ludzki włos w środku jest pusty. Aber bei dem Spinnenfaden ist ein Faden in dem Faden. Ale w przypadku właśnie tej nici tego pająka widzimy, że w pustym wnętrzu tej nitki pająka również znajduje się następna skręcona druga wewnętrzna nitka. Das sorgt für die unheimliche Stabilität. I właśnie ta wewnętrzna nitka skręcona jak sprężynka powoduje, że ta nitka tego pająka jest tak bardzo wytrzymała. Also ein Faden ist nicht nur ein Faden, sondern ein hochkomplizierter Aufbau. A więc taka nić pająka to nie tylko byle jaka tam nić, tylko naprawdę to jest wielce skomplikowana rzecz. Die letzte Spinne. I teraz pokazuję ostatniego pająka. Die giftigste Spinne der Welt. Jest to najbardziej jadowity pająk na całym świecie. Sie lebt glücklicherweise nicht in Europa. Na całe szczęście on nie mieszka w Europie, ale tylko i wyłącznie we wschodniej Australii. Wir sind ja gerade dabei, die Spinne zu melken. Tu widzimy, jak można wydoić tego pająka, tak jak się doi krowę. Mein Kollege ärgert sie mit der Pinzette. Mój kolega zaczyna drażnić tego pająka pincetą. Und ich versuche mit der Pipette gleich etwas Gift von hier vorne zu entnehmen. A ja próbuję za pomocą pipetki pobrać jad, jaki on wytwarza. Man kann so eine Spinne ungefähr einmal in der Woche melken. I można tak powiedzieć, że takiego pajączka można wydoić raz na tydzień. Man muss das ungefähr 50 mal machen, um eine Dosis Gegengift zu bekommen. I trzeba to mniej więcej 50 razy wykonać, aby otrzymać malusieńką dozę, która będzie służyła jako wytworzenie szczepionki czy surowicy przeciwko jego jadowi. Diese Sydney Spinne ist nicht sehr groß, vielleicht so groß. Ten pająk nie jest zbyt wielkim, tak jak pokazywałem teraz, takiej mniej więcej wielkości. Durchmesser vielleicht, ja, so 5-6 cm. Średnica około 5-6 cm. Sie ist die giftigste Spinne der Welt. I jest najbardziej jadowitym pająkiem z całego świata. Ein Wissenschaftler hat einmal geschrieben in einem Museum. Ja, ein Wissenschaftler hat einmal in einem Museum geschrieben. Pewien naukowiec napisał taki artykuł do muzeum. Ich habe das jetzt nur auf Deutsch. Wenn Sie allein sind und von einer Trichternetzspinne, eine der giftigsten Spinnen Australiens, gebissen werden. Jeżeli jesteś sam, bez nikogo do pomocy i będziesz urządzony przez tego najbardziej jadowitego pająka z Australii. Und jetzt wird es ganz interessant. Teraz bardzo interesujące stwierdzenie. Uzupełnia to zdanie i napisał. To najpierw zawrzyj pokój z Twoim Bogiem.
A potem dopiero zacznij poszukiwać możliwości dotarcia do szpitala. Warum schreibt er das so ernst? Dlaczego on tak poważnie przemawia do człowieka? Sie haben maximal 20 Minuten. Bo taki człowiek ma maksymalnie 20 minut czasu. Bis dahin muss das Gegengift da sein. Bo do 20 minut musi być podana szczepionka. Wenn nicht, stirbt man an dem Biss dieser Spinne. Jeżeli tak się nie stanie, to umiera się po ugryzieniu przez tego pająka. Deswegen kommen in so einem Falle die Ärzte sofort per Hubschrauber oder Flugzeug. I dlatego, jeżeli to jest zgłoszone na pogotowiu, to do takiego nieszczęśnika wylatuje natychmiast helikopter, aby natychmiast otrzymał surowice. Nikt nie wie, czy zdąży się dotrzeć na czas do tego człowieka. I to dlatego ten naukowiec tak bardzo to poważnie napisał, a ja uważam, że to jest bardzo ważne. Najpierw zawrzyj pokój z Twoim Bogiem. To oznacza, że Ty musisz uporządkować sprawę swoich grzechów przed Twoim Bogiem. Co to właściwie oznacza zawrzeć pokój z Bogiem? Das heißt im Endeffekt, dass man glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für jemand, für einen persönlich gestorben ist. Koniec końców to oznacza tyle, że każdy musi uwierzyć, że Jezus Chrystus za mnie osobiście zmarł na krzyżu Golgoty. Dass man dann seine Sünden bekennt. I każdy człowiek musi osobiście wyznać swoje własne grzechy. Dann bekommt man eben Vergebung seiner Sünden. I tylko wtedy, jak to uczyni przed Bogiem, to może otrzymać przebaczenie swoich grzechów. Das ist für diesen Mann das Wichtigste. I dlatego dla takiego człowieka, który jest ugryziony przez tego pająka z Australii, jest to rzeczą najważniejszą po ugryzieniu. Das sehe ich genauso. I ja traktuję to dokładnie tak samo. Und deswegen dieser ernste Aufruf. I dlatego kieruję też i do Państwa to bardzo poważne wezwanie. I to nie tylko z powodu tego małego w zasadzie pająka. Zawrzyj pokój z Twoim Bogiem. I mam nadzieję, że każdy, kto jest w tej sali, już kiedyś w swoim życiu uczynił to. I mam nadzieję, że już rozumie to, że ten genialny Bóg, który daje zbawienie, jest Bogiem całego stworzenia. I ten Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek zginął na wieki. Dziękuję.